20 września wspominamy świętego Józefa Marię de Yermo i Pares, prezbitera. Józef urodził się 10 listopada 1851 roku w posiadłości Jalmolonga, należącej do gminy Malinalco w Meksyku w rodzinie szlacheckiej. Jego matka umarła 50 dni po urodzeniu dziecka. Jego chrześcijańskim wychowaniem zajęli się ojciec i ciotka. W wieku 16 lat Józef wstąpił na krótko do zgromadzenia misyjnego w stolicy Meksyku, po czym przeniósł się do diecezji León, gdzie przygotowywał się do kapłaństwa i 24 sierpnia 1879 roku przyjął święcenia. Swe obowiązki duszpasterskie spełniał z gorliwością i poświęceniem. Był wybitnym kaznodzieją. W szczególny sposób dbał o wychowanie religijne młodzieży. Powierzono mu również kilka odpowiedzialnych urzędów, z których musiał zrezygnować z przyczyn zdrowotnych. Z pokorą przyjął decyzję nowego biskupa, który przydzielił mu dwie małe parafie na peryferiach miasta – El Calvario i Santo Niño. Poznał wówczas ciężkie warunki życia najuboższych i z myślą o nich wybudował przytułek dla bezdomnych i potrzebujących pomocy. Po otrzymaniu zgody biskupa 13 grudnia 1885 roku pracujące w nim cztery siostry dały początek nowemu zgromadzeniu służebnic Najświętszego Serca Jezusa i ubogich. Józef mimo wielu upokorzeń i przykrości całe życie poświęcił służbie potrzebującym. Zakładał szkoły, szpitale, przytułki dla starców, sierot i samotnych kobiet. Pod koniec życia pokierował niebezpieczną misją założonego przez siebie zgromadzenia wśród szczepu Tarahumaras, zamieszkującego północne tereny Meksyku. Ksiądz Józef zmarł 20 września 1904 roku w Puebla de Los Angeles. Papież, święty Jan Paweł II, beatyfikował go 6 maja 1990 roku w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Kanonizował go 10 lat później na placu świętego Piotra w Rzymie. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim kościele świętego Józefa Marię, który wskazywał młodzieży drogę zbawienia. Spraw, abyśmy naśladując Jego przykład wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.